1,5 miliona złotych raciborski magistrat chce wydać w tym roku na modernizację lubianego przez mieszkańców skweru Prałata Pieczki. Jak będzie placyk wyglądać? Miasto do wyboru ma 4 koncepcje. Latem wolną ławeczkę trudno tu znaleźć. Na skwerze w centrum miasta raciborzanie lubią spędzać wolny czas, choć nie wszyscy wiedzą, czyje imię nosi. Czy pan może wie, gdzie jest skwer Pieczki w Raciborzu? No nie, bo ja nie jestem stąd. Nie. Skwer, choć lubiany, to raciborzanie wyraźnych preferencji co do tego, jak powinien się zmienić, nie mają. Nie, a może remont by się przydał, ale nie wiem. Nowe ławeczki? Nie. No na pewno by się przydało, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale siedzi pan na ławeczce, wygodnie jest, czy jednak nowa by się przydała? Taka jak jest, wystarczy. No nie wiem, jak już to lepiej tym basem cały zrobić, nie? Aha. Żeby było wiele lepiej, bo to wygląda na mega ciekawie. To nie zobaczę na te chodniki, na te skrawy. Mhm. Nic nie robi. Nic się nie robi. Mhm. A jakby sobie państwo wyobrażali ten skwer na przykład, co by się tu przydało? Tutaj? Chociaż nie ma pieniędzy, tylko odmalować i zostawić, no trochę porównać, chodniki nowe położyć i już. Bardziej wyraźną wizję tego, co na skwerze mogłoby się znaleźć, mają księża kościoła Farnego, którzy placyk mają pod oknami. Myślę, że ta postać musi być wyrażona bardzo dynamicznie. Wyobrażam sobie go w sutannie, ale także myślę, że dobry element to jest właśnie taka stuła, czyli oznacza władzę kapłańską, także spowiedź świętą. I teraz tak. Na tym chodniku chciałbym na przykład, taka jest moja wizja, że są pole jak na szachownicy, czarne i białe. Wiadomo, że spotykamy ludzi o różnych charakterach, o różnej różnorodności. Dlatego tutaj jakby z tych chodników, z tych płyt białych wyłaniają się ludzie i z tych czarnych wyłaniają się ludzie. Gdzie on, jako dobry pasterz, wszystkich pragnie prowadzić, jednoczyć do Chrystusa, którego ponad wszystko umiłował. Taka jest moja wizja. Oczywiście ogromny dynamizm, ogromne zasłuchanie. Nie myślę o tym, żeby mu dać jakieś wielkie uszy, że słucha z uwagą, ale coś musiało być takiego, żeby on tutaj jakby nie był takim statycznym patronem tego miasta, bo on kochał całe miasto, dla niego był najważniejszy każdy człowiek. Radnemu Robertowi Myśliwemu marzy się na placu Długosza oaza zieleni, zintegrowana w jeden organizm z parkiem Moniuszki i skwerem księdza Pieczki, coś na wzór Central Parku w Nowym Jorku. Jak będzie? Jeszcze nie wiadomo. Wiadomo, że projektant na zlecenie miasta przygotował 4 różne koncepcje skweru. Ta najbardziej śmiała to jest wykonana przez studentów i ona proponuje bardzo dużo takich elementów metalowych, przestrzennych, trochę powiem niekoniecznie tradycyjnych w zastosowaniu, a w pobliżu mamy kościół ponad 800-letni, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale to jest ciekawe w Paryżu przy Luwrze też są nowoczesne budowle i no zobaczymy. Dziś w raciborskim magistracie odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym przedstawiono koncepcję modernizacji skweru i mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje. O tym, jakie pomysły się pojawiły, w piątkowym wydaniu Wiadomości Raciborskich.